Witajcie kochani, Ewelina Stępnicka z Oceanu Świadomości. Witam Was serdecznie. Kochani, temat na dziś to umysł. Nasz ukochany umysł, który jest istnym cudem do odkrycia. Ja nie żartuję, jak to mówię. Ja wiem, że umysł ma całkiem słabą reputację, zwłaszcza w rozwoju duchowym. Ale dla mnie, kochani, jak wszystko zresztą, jest on prawdziwym cudem, odkrytym. I nie takim, że ja sobie to wkręciłam, tylko ja to naprawdę odkryłam. No i ja spróbuję dzisiaj Wam też to przedstawić w taki prosty sposób, na przykładzie mojej Simby, mojego psa, labradora, szczeniaka, który budzi mnie codziennie z rana i przypomina mi, że ona i umysł mają ze sobą wiele wspólnego. Ona mnie budzi z rana i jest tak gotowa do zabawy, nieważne czy ja tego chcę, czy nie. Jak ja jej nie wezmę na spacer i nie dam jej kości do gryzienia, to ona mi rozwali całą chatę i pogryzie wszystkie kapcie. Jak to się ma do naszego umysłu? Dokładnie tak samo. Nasz umysł wstaje, czy my tego chcemy, czy nie. My jesteśmy ledwo przebudzeni, myjemy te zęby, a on już jest zwarty i gotowy do zabawy. I bombarduje nas tymi myślami, jak to mu się do pracy nie chce iść, jaka słaba jest pogoda i tym podobne rzeczy. I on to robi, kochani, nie dlatego, że jest zły i chce nas nękać, tylko dlatego, że taka jest jego natura. Umysł będzie myślał, myślał i myśli, po prostu on to kocha. On nie robi tego, żeby nas gnębić, on się bawi. To jest to, co on będzie tu robił. On będzie myśleć, 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 myśleć. Taka jego natura, taka jego zabawa. On chce kreować. Więc nawet mnich, który siedzi w klasztorze przez 40 lat, ma myśli. Dlatego, że umysł po prostu myśli. Jednak taki mnich ma innego rodzaju myśli i ma inną relację z myślami. I teraz, czy my możemy mieć innego rodzaju myśli i inną relację z myślami? Tak, to jest właśnie wyprowadzenie umysłu na spacer i danie mu nowych zabawek do zabawy, żeby on nie rozwalił Wam chaty i nie pogryzł wszystkich kapci, które znajdzie dookoła. Co ja mam na myśli, to jest to, kochani, że umysł jest trochę jak szczeniak właśnie, który potrzebuje pana, opiekuna, instruktora. Jeżeli my nie staniemy się tym panem i instruktorem i opiekunem dla naszego umysłu, nasza świadomość za rękę z naszą duszą, to umysł wróci do swoich prymitywnych instynktów, do jedynego lidera, jakiego ma, do jedynego opiekuna, jakiego ma, którym dla naszego umysłu są nasze prymitywne instynkty i jest również nasza podświadomość. Nasza podświadomość to jest zbiór. To jest kopalnia dosłownie skarbów, jednak jest to zbiór wszystkich schematów, myślokształtów, programów, które zdobyliśmy, zwłaszcza w dzieciństwie. Nauka mówi, że pierwsze 6 lat naszego życia, gdy jesteśmy jak gąbka i wsiąkamy wszystko, co się do nas mówi, determinuje to, jak widzimy świat. I w wielkiej mierze idziemy trochę jak automat, aż do momentu, kiedy postanowimy zrobić inaczej i jakby przynieść nowe zabawki, tak? I wgrać nowe programy i schematy, które już nie będą marzeniami, pragnieniami naszych rodziców, społeczeństwa, norm społecznych, tylko będą pragnieniami naszej duszy i naszych świadomych wyborów, tak? Więc to jest ta różnica między tym liderem. Jednym liderem, jednym instruktorem i opiekunem może być nasza dusza, nasza świadomość, nasza obecna, świadoma decyzja tego, co w życiu chcemy zrobić, jak myśleć i co odkrywać tutaj. Lub może być liderem, instruktorem i opiekunem naszego umysłu, nasza podświadomość, czyli wszystkie programy i schematy, które my ciągniemy ze sobą do dziś, jednak one są bardziej wymogami i pragnieniami systemu i rodziców i wszystkiego dookoła, w czym się wychowaliśmy. Często nie pokrywają się one z tym, czego chce nasza dusza. Oprócz tego nasz umysł ma taki prymitywny, pierwotny instynkt skupiania się na zagrożeniu. I znów, on nie robi tego dlatego, żeby nas skrzywdzić, on to robi dlatego, żeby nas ochronić, dlatego że w czasach jaskini, jak wychodziliśmy na zewnątrz, to pierwsze skupienie uwagi było na tym, gdzie jest potencjalne zagrożenie, po to, żeby go uniknąć. I tak też umysł często myśli do dziś. Często skupia się na tym, co jest w życiu nie tak, na tym, co mu się nie podoba i na tych rzeczach, których jeszcze nie udało nam się zrobić i czego jeszcze nie ma.
I dopóki my nie stawimy się jako ten instruktor, jako ten opiekun i nie przekierujemy jego uwagi na to, co w życiu już udało nam się zrobić, na to, co jest cudowne w naszym życiu, na to, co jest tutaj do odkrycia jeszcze, to on będzie zawsze wracał do tych starych nawyków i do tego starego koszyka, tej podświadomości, tych myślokształtów, które tam się znajdują. Więc teraz co zrobić, żeby to zmienić? Pierwsza rzecz to zacząć wychodzić na spacer z naszym umysłem. Spacer dla naszego umysłu to kreacja. To jest ta przestrzeń, cudowna przestrzeń, w której byliśmy tak często, jak byliśmy dziećmi, gdy robiliśmy coś tylko dlatego, że kochaliśmy to robić. Od czegoś tak prostego jak malowanie, czy pisanie, czy tańczenie, po wielkie projekty. Jednak jako dzieci my to robiliśmy, bo kochaliśmy to robić. Nie martwiliśmy się jeszcze, czy na tym zarobimy, co powiedzą na ten temat inni. Nie myśleliśmy, że musimy być najlepsi na podwórku. Dziś ta przestrzeń nie dość, że jest przez nas niebrana na poważnie, olewana, nie mamy na nią czasu, to mamy jeszcze wiele ograniczeń właśnie z tego koszyka podświadomości, które mówią nam, że musimy być w tym najlepsi, musimy zarobić nie wiadomo ile. Jeżeli zaczniemy kreować z przestrzeni tego dziecka, tej pasji, z tego miejsca robienia czegoś tylko dlatego, a tak naprawdę aż dlatego, że to kochamy, to nie dość, że wszystko w nas się zmienia i nasza kreacja wychodzi w innej formie, czystej, cudownej formie, przepełnionej miłością i taką dziecięcą niewinnością. I z czasem przyprowadzi ona i ludzi, którzy będą to wspierać, i finanse, które to wesprą. Jednak ten moment, kiedy zaczynamy to robić, to jest ten moment, kiedy robimy to dla siebie i pod siebie, a nie dla innych i pod innych. Ta przestrzeń dziś jest tak bardzo olewana przez nas, a jest tak bardzo ważna. Ona jest też takim momentem i miejscem, gdzie nasz umysł i dusza spotykają się razem, by tańczyć wspólnie, gdzie dusza staje się zleceniodawcą, a umysł wykonawcą. I jeżeli nasza dusza nie staje się zleceniodawcą i nasze świadome wybory i pragnienia i marzenia nie są zleceniodawcą dla naszego umysłu, to wtedy podświadomość jest tym zleceniodawcą. I wtedy często robimy rzeczy i spełniamy marzenia, które nie są nasze, które były na nas wymuszone i wpojone nam od dzieciństwa. Więc teraz są te zabawki, tak? To jest ten spacer. Ten spacer jest tak ważny, kochani. I ja wiem, że my mamy mniej czasu niż kiedykolwiek wcześniej, że świat biegnie szybciej niż kiedykolwiek wcześniej, ale my mamy ten czas i to jest warte zainwestowania czasu i tej opieki z sobą, bo to jest opieka nie tylko dla umysłu, ale też dla naszej duszy. Więc czy to będzie coś tak prostego, jak upieczenie ciasta, czy zagranie w szachy, czy napisanie jakiegoś poematu, a może zaczęcie prowadzenia bloga, czy nakręcenie filmu? Znajdźcie ten czas na ten spacer, a ja gwarantuję, że to odmieni wasze życie. No i teraz są te zabawki, tak? Nasz umysł ma już jeden koszyk, tą podświadomość. Tam jest mnóstwo zabawek, mnóstwo myślokształtów i schematów i programów. Teraz jest czas na nowy koszyk zabawek, który przyniesie i uzupełni nasza dusza i nasze świadome wybory. I te zabawki mają być nieco inne. To ma być skupienie uwagi na tym, co w życiu jest cudowne. Na rzeczach, za które warto podziękować, które już mamy, które już udało nam się zrobić. W tym koszyku są afirmacje, pozytywne myślenie, dziękczynność, wdzięczność i wiele, wiele innych rzeczy. Jednak, żeby ten koszyk był prawdziwy i miał wpływ na nasz umysł tak naprawdę, to on ma być wypełniony w prawdzie, a nie w sztucznym wmawianiu i wpajaniu sobie afirmacji, w które nie wierzymy. To nie o to chodzi. To nie jest też koszyk, w który wpajamy sobie afirmację, że jest nam dobrze, kiedy wiemy, że dobrze nie jest. To też nie o to chodzi. Tu nie chodzi o ignorowanie trudności naszego życia, które każdy z nas ma. Tu chodzi o to, by znaleźć rzeczy w życiu, które są prawdziwe, nieudawane, które są piękne, za które warto i należy podziękować. Dlatego, że każdy z nas tą przestrzeń ma. Każdy z nas już w życiu coś osiągnął. Każdy z nas w życiu już coś ma. I każdy z nas w życiu ma piękne przestrzenie i cuda do odkrycia. I w momencie, kiedy ten koszyk i te afirmacje i ta wdzięczność połączy się z kreacją i zrobieniem codziennie lub kilka razy w tygodniu rzeczy, które kochamy, to ta kreacja pomoże nam
wypełnić w prawdzie ten koszyk. Dlatego, że im więcej kreujemy, tym więcej mamy rzeczy, za które dziękujemy i w których jesteśmy dobrze. I wtedy ten koszyk staje się prawdziwy, a nie tylko wpojony, wymyślona afirmacja. I po takiej praktyce, 2-3 tygodnie takiego wyprowadzania umysłu na spacer i przynoszenia nowych zabawek, gdy on wstanie rano, wcześniej niż wy, gotowy do zabawy i będzie chciał się bawić i myśleć, on będzie miał 2 koszyki do wyboru. On już nie zawsze będzie sięgał do podświadomości, gdzie jesteś niewystarczająco dobry i nic ci się nie udało. On już będzie miał koszyk i on będzie wiedział, bo ten koszyk będzie zbudowany na prawdzie, w której będą takie zabawki, jak wasza kreacja, jak wasze osiągnięcia i jak wszystkie rzeczy, które w życiu już macie. I to przyniesie prawdziwe, pozytywne myślenie, a nie udawane. Więc zapraszam was, kochani, do takiej prostej praktyki, która naprawdę, jak ją wdrożycie w życie, odmieni je i przyniesie tyle cudów do odkrycia, że nie będziecie wiedzieli do końca, co z nimi zrobić. Buziaki, kochanie, miłego spacerowania, miłego odkrywania, miłej zabawy. Bawcie się.